Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, socjaliści amerykańscy bardzo się podniecają, że Rosjanie weszli na Ukrainę, a Ukraińcy mają tyle broni, że są w stanie się bronić, no i że rząd ukraiński rozdaje kałasznikowy na komendach policji. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz, to bardzo pomaga. No, prawo do posiadania broni. Prawo do posiadania broni w zasadzie jest w Ameryce niszczone. Jest niszczone na wszelakie sposoby. No, komuniści amerykańscy starają się podgryźć. No, druga poprawka do konstytucji mówi, że obywatele są, mają swobodę i wolność do tego, żeby posiadać broń, no a również, żeby się organizować w grupę tak zwane milicyjne. No, milicja, no to ma takie pejoratywne określenie w Polsce, takie bardzo negatywne. No, ale to znaczy, to tacy no, domorośli, można powiedzieć, partyzanci, grupa samoobrony społecznej i tak dalej, i tak dalej. No, to jest to, co na Ukrainie się teraz dzieje, no i to jest to w konstytucji. No i nie tylko do posiadania broni, ale właśnie do utrzymania broni. To nie jest tak, że przychodzi dzielnicowy, czy tam milicjant, czy policjant, czy generał i mówi, idziemy tam do szafy, to my wam wydamy tą broń, a później macie ją oddać. No. W Ameryce podgryzają te prawo do posiadania broni przez takie najbardziej chamskie, to jest podatek, powiedzmy, na amunicję. Podatek na amunicję, no te najróżniejsze Smith Wessony, Remingtony, Colty i tak dalej robią tą amunicję, no i sprzedają ją z jakimś tam zyskiem, kupują tonę tej miedzi, kupują tonę tego prochu, różne te rzeczy, tam maszyny, nie maszyny, no i im wychodzi za nabój tam 5-10 czy 15 centów i sprzedają zyskiem, tak, żeby na granicy, powiedzmy, zyskowności. No a niektóre miasta, niektóre stany socjalistyczne po prostu mówią, że będzie podatek 100, 200, 300, 400%. No i wtedy ludzie nie będą kupowali broni. Jak nie będą kupowali broni, nie będą kupowali amunicji, no to za pół pokolenia, czy za dwa pokolenia po prostu to wszystko wymrze śmiercią naturalną, tak? No bo jeżeli ludzie nie mają chęci dochodzenia na strzelnicę, do strzelania, do posiadania broni, do jakiejś satysfakcji z tego, że strzelają do tarczy, no to jest takie po prostu hobby. To kiedyś no to było hobby, a teraz no to już jest w zasadzie tylko samoobrona. Kiedy Obama doszedł do władzy, no to ludzie na potęgę kupowali broń. W zeszłym roku, kiedy ten bandzior George Floyd został tam przyduszony trochę, no bo nagazowany poszedł, dał fałszywe $20 Hindusowi w delikatesach amerykańskich. Hindus zadzwonił na policję, no później go prosił przez 9 minut, żeby się podał, ten się nie podał, no to te wszystkie zamieszki, te wszystkie spalone w Portland, Oregon, to tam ubezpieczalnie wypłaciły chyba 300 miliardów dolarów, jakieś nieprawdopodobne pieniądze, jakieś te całe miasto płonęło po prostu. No i ludzie kupują w Ameryce na 330 milionów obywateli, no to liczą, że jest około 700 milionów sztuk broni, także dwie na każdego. No w rzeczywistości no to powiedzmy 6 osób posiada broń na 10, a 4 nie posiadają, no i mają po wiele, wiele, wiele sztuk. No, druga chęć zniszczenia prawa do posiadania broni, no to jest skarżenie fabryk. Skarżenie fabryk, teraz jedna chyba, no to Remington, chyba Remington, oni w ogóle ogłosili bankrupcję, no ale
sąd nakazał zapłacenie odszkodowania. To nie bezpośrednio, niepośrednio oskarżyli, fabryka straciła, tyle tylko straciła ubezpieczenie, które ubezpieczyło fabrykę broni, dlatego że tam w jednym stanie politycy zrobili takie prawo, które miało jakąś taką klauzulę reklamy. No i prawnicy wykorzystali właśnie ten konkretny stan z tą jedną linijką słów reklamowania. No i wykorzystali to, no i część tych jurorów i sędziów doszła do wniosku, że po prostu trzeba wypłacić tam 100 milionów dolarów. No, wypłacili to częściowo rodzinom, tam chyba 13 dzieci zginęło, no ale kto ich zabił? No zabił ich psychicznie chory nastolatek, który był pod opieką psychiatry, który był pod okiem nauczycieli, który był na oku policji. Wszyscy naokoło wiedzieli, że on prędzej czy później kogoś zabije. No, zabiłby siekierą, zabiłby sztyletem, zatruby kogoś. No, ludzie mówią, byłoby mniej niż 13 osób. No ale wszyscy naokoło są winni. Prokuratorzy, nauczyciele, psychiatrzy, wszyscy naokoło. No, w każdym bądź razie w ten sposób starają się zniszczyć. Nie starają się pozamykać bandziorów za posiadanie broni w niektórych stanach, nielegalne posiadanie broni. Sędzia wypuszcza ludzi, którzy są złapani z nielegalną bronią na ulicach Nowego Jorku czy San Francisco. Po prostu są wypuszczani i nakazywane jest im, żeby stawili się do sądu, i się nigdy nie stawiają, nie siedzą w więzieniu. 90% przestępstw w Ameryce no to jest popełnianych przez 10%, czy tam 5% społeczeństwa. To ciągle są ci sami ludzie. W Nowym Jorku teraz była taka makabryczna sytuacja. No, wrzucają pod pociągi metra, ale jeden z bandziorów, który nasrał na peronie i zebrał to swoje gówno, nasmarował kobiecie po twarzy, został zamknięty, no to później został wypuszczony w ciągu 24 godzin przez sędziego lewackiego, no i później kogoś zaatakował tam z młotkiem. Tak? Także to są tego rodzaju ludzie. No i w Nowym Jorku jest taka komunistka, która ściga prokurator generalny Nowego Jorku, Letitia James. Letitia James, no to ona jest czarnoskóra komunistka, ona po prostu walczy wiadomo, o co walczy. Ona walczy przede wszystkim o jakieś finansowe reparacje, walczy o to, żeby po prostu białych, no nie wiem jak to określić, w każdym razie nie walczy o sprawiedliwość społeczną, no i ściga NRA, National Rifle Association, czyli to jest Narodowe Stowarzyszenie Broni. Rifle, no to jest sztucer, to jest gwintówka, można powiedzieć, no bo rifling to znaczy coś gwintowane, wszystko, bo może być flinta, no to ma po prostu tak jak muszkiet, no to była po prostu rura, no i kula owinięta w skórę, po prostu tam trochę czarnego prochu dokładali, była jakaś krzemień, który robił, no to jest flinta. Rifle, no to jest długa broń, gdzie pocisk się kręci, także to jest National Rifle Association. No i tam była taka sytuacja, że ci szefowie, ta dyrekcja zdefraudowała trochę pieniędzy.
dawała jakieś kontrakty swoim znajomym, kolesiom po linii politycznej, po linii światopoglądowej. No jak to było? To było, sami wydawali, jeździli na jakieś balangi, na jakieś... No w każdym razie zdefraudowali tam kilkaset tysięcy, może z milion, może z dwa. Tych członków ANRA, no to jest ładnych kilkaset tysięcy. Oni wydają magazyn. Taki z bronią, co ilustrowany, kolorowy, co miesiąc, tak, że ten za te członkostwo tam $40-50, no to się dostaje się te 12 magazynów, tam są jakieś inne rzeczy, jakieś zniżki na inne rzeczy, no dostają ludzie to, co są skłonni zapłacić, no i National Rifle Association walczy o konstytucję, o prawo do posiadania broni, no i ta czarnoskóra Letitia James, prokurator generalny Nowego Jorku, złożyła takie podanie, żeby po prostu rozwiązać całe stowarzyszenie, dlatego, że tam była korupcja. No akurat z Nowego Jorku, z Sądu Najwyższego, sędzia Joel Cohen, no nie mieszka w Izraelu, tylko w Nowym Jorku, powiedział, że w zasadzie rozwiązywania, no to prokurator nie może żądać. Prokurator nie może żądać rozwiązywania, no bo to by była wyrok śmierci na organizację społeczną, a akurat nie powinno być czegoś takiego, że jak ktoś zdefrauduje nawet milion dolarów, także nie ma powodu na rozwiązywanie stowarzyszenia. No i każdy normalny to rozumie, tyle tylko dlaczego prokurator generalny nie rozumie, jest na tyle idiotką, żeby coś takiego sugerować. To jest 150 lat już ma ta organizacja, Stowarzyszenie tych Strzelców Amerykańskich istnieje. No tyle tylko, że na całe nieszczęście ma siedzibę w Nowym Jorku. Prędzej czy później będzie się wyprowadzała z Nowego Jorku. Ogólnie stowarzyszenie złożyło wniosek o bankrupcję w Teksasie. Ale w Teksasie, nie wiem dlaczego akurat w Teksasie, bo może no, był jakiś powód, że złożyła o bankrupcję w Teksasie. Tam sędzia sądu bankructcy odrzucił to. No oni starali się po prostu nie stracić. Były jakieś powody legalno-polityczne, no ale starają się utrzymać tych kilkaset tysięcy wiernych czytelników i członków tego stowarzyszenia, no bo National Rifle Association, oni walczą, oni nieustannie walczą, krytykują rządy socjalistyczne za tą chęć konfiskacji, tak, no bo oni chcą w sumie to skonfiskować broń na zawsze, żeby po prostu nie było broni. No w Ameryce, no to mówią, kiedy broń będzie nielegalna i kryminalizowana, to tylko kryminaliści nielegalni będą mieli broń. No i każdy normalny to rozumie, ale lewactwo jednak pcha to nieustannie. No lewactwo wyćwiczyło bardzo dużo ludzi w ten sposób, że naprawdę myślą, że to narzędzie zabija, a nie człowiek. No, nie ścigają człowieka, tylko patrzą, że to było to narzędzie w rękach i że te martwe narzędzie jest winne, no i że producenci są winni i tak dalej, a nie bandyci. 99% użytkowników broni ma broń legalnie używa. No też jest tak, że w wielu stanach można nosić broń, nie trzeba prosić policji. W wielu stanach, szczególnie tych lewackich, no to trzeba wykazać się na komendzie policji, dlaczego to się chce posiadać. No, prokuratorka powiedziała, że jest bardzo, bardzo niezadowolona z tej decyzji, że nie dało się tego rozwiązać.
No ale i zaczęła tłumaczyć, że cała organizacja no to jest wypełniona korupcją, przekupstwem i ogólnie wszystkimi jakimiś negatywnymi rzeczami. Przedstawiciel z Stowarzyszenia Związków Strzelców no powiedział, że to jest prawidłowa decyzja, że rozwiązać tego nie można, że sędzia wydał dobrą pozycję. No i będą się bronić, będą walczyć. To jakoś zmieni tą radę, zarząd w organizacji przypuszczalnie się zmieni. Tam sprecyzują, jak te pieniądze się przelewają. To wszystko będzie bardziej widoczne. No, w każdej organizacji prędzej czy później znajdują się cwaniacy, którzy jakoś tam upchają siebie w pozycji do złodziejstwa, no ale to nie reprezentuje całej reszty. To zawsze jest wyjątek, a nie reguła. Najgorsze jest to, że komuniści, socjaliści właśnie starają się wykorzystać taki niepotrzebną sytuację do zlikwidowania praw obywatelskich dla w zasadzie całej Ameryki. Cała Ameryka ma swoją konstytucję i taki prokurator generalny, komunistka jako prokurator generalny Nowego Jorku jest w stanie obalać konstytucję. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zyń o codziennych zawiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. No ten filmik chyba prawdopodobnie będzie zdemonetyzowany, no bo będę musiał używać pewnych słów, które nie są przyjazne, także, że będzie demonetyzacja, no ale to już jest jak jest, trzeba podjąć ryzyko. Zdrowia na normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, którzy nie zabiorą wam broni. Głosujcie na tych, którzy będą was reprezentować. Głosujcie na tych, którzy nie zabiorą wam wszystkich pieniędzy zarobionych, żeby rozdać je dla innych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Widzicie, co się dzieje. No, mam nadzieję, że oglądaliście jego State of the Union. No jest to po prostu nieprawdopodobne, jakiego Ameryka ma prezydenta, no ale to wasza wina. To jest wasza wina, wybraliście go. Benzyna już teraz w Kalifornii jest po $5, teraz na wschodnim wybrzeżu i w środkowej Ameryce będzie po $5 już niedługo. Kryzys na Ukrainie, kiedy wybraliście Bidena, no to w zasadzie skazaliście Ukrainę na napad, bo za Obamy był napad na Krym przez Putina, wtedy kiedy Biden był wiceprezydentem, teraz kiedy jest prezydentem, jest znowu napad Bidena na Ukrainę. Wy nie potraficie zrozumieć, co się dzieje na świecie i co jest normalne. Zdrowia dla normalnych.